Pierwsza ulica to jest Patrycego. Okazuje się, że w zasobach IPN-u są informacje na temat tego bohatera z okresu komunizmu. To był ktoś, kto był ważny dla lokalnej społeczności, był działaczem komunistycznym. Druga ulica to jest ulica Dąbrowszczaków. Tu chodziło o żołnierzy, którzy walczyli w Hiszpanii w 1936 roku pod nadzorem komunistów. A co z nazwami innych ulic związanymi z okresem władzy ludowej? My znaleźliśmy kilka ulic, które mogłyby zostać zmienione ze względu na kojarzenie ich z propagowaniem komunizmu. Tymi ulicami byłyby na przykład ulica Ludowa, upamiętniająca działaczy partyzantów Armii Ludowej lub związane z daty z PRL-em. Lub Bataliony Chłopskie, była to konspiracja organizacja Polskiego Ruchu Ludowego. Stanisława Drzymały, był to górnośląski działacz komunistyczny, współorganizator rad robotniczych i żołnierskich. Czy były brane pod uwagę te ulice i czy one będą zmienione? Nie, te ulice nie były brane pod uwagę. Tak jak powiedziałem, my opieramy się na informacjach z IPN-u i nam wykazano te dwie ulice. Oczywiście pozostałe ulice mogą się różnie kojarzyć. Należałoby sięgnąć do uzasadnienia, dlaczego nadano takie nazwy, a nie inne. W jakim celu startujecie do Sejmu Dzieci i Młodzieży? Chciałbyśmy coś zmienić, rozpowszechnić naukę o Wojciechu Sawickim, żeby młodzież też się dowiedziała oraz ludzie z Białogardu bardziej widzieli, kto to był, że ktoś taki był u nas w Białogardzie, że tworzył, że malował. Skąd u Was wzięło się zainteresowanie Wojciechem Sawickim? Zainteresowanie wzięło się stąd, że brałyśmy udział w grze pod tytułem Escape Room, Tajemnice Starego Ratusza. I tutaj mogliśmy poznać Wojciecha Sawickiego bardziej z dwóch stron. Między kustoszem a malarzem Białogardu. Jakie działania już podjęłyście? Robiłyśmy sondę uliczną oraz rozdawaliśmy ulotki o Wojciechu Sawickim. Również pytałyśmy się ludzi z Białogardu, kim on był. Większość ludzi nie wiedziało, nie znało kompletnie Wojciecha Sawickiego. Również ankietę w szkole przeprowadzałyśmy wśród naszej młodzieży, z naszej szkoły. I młodzież też nie za bardzo wiedziała. Wiedzieli, że był malarzem, ale nie bardzo wiedzieli, co tworzył. Czego sobie życzycie? Chciałybyśmy, aby burmistrz zawiesił tablicę upamiętniającą Wojciecha Sawickiego na skwerze przy Placu Wolności 4-5. Bardzo to by było fajne, z tego względu, że Wojciech Sawicki tam mieszkał, tam tworzył. No i chyba to by było idealne miejsce, aby właśnie upamiętnić Wojciecha Sawickiego.